serdecznie witamy w ten wczesny listopadowy wieczór na wieczornicy patriotycznej, tradycyjnie już przygotowanej przez Szkołę Podstawową w Niedźwicy Dużej oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Po trzyletniej przerwie związanej z pandemią koronawirusa spotykamy się ponownie, aby wspólnie obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. W godzinach przedpołudniowych uczestniczyliśmy we mszy świętej w intencji ojczyzny. Byliśmy świadkami uroczystości podniesienia flagi na maszt. Odbył się również bieg charytatywny, a zwieńczeniem dnia jest nasza wieczornica. Przedstawimy Państwu wydarzenia z Ukrainy pod koniec lutego 2022 roku oraz tych z początku września 1939 roku w Polsce. W obu przypadkach chodzi o wojny, których tak naprawdę nikt nie chce poza władcami Władimirem Putinem i Adolfem Hitlerem, którzy mieli wyłącznie imperialistyczną motywację, by podważyć istniejące granice i są za tak zwaną konieczną ochroną własnych obywateli. 1 września 1939 roku ludzie masowo wyjeżdżali z Warszawy w kierunku wschodnim. W lutym 2022 samochody stały w korkach na zachód od Kijowa. Rosja zaatakowała z samego rana Ukrainę w podstępny sposób, tak jak zrobiły to nazistowskie Niemcy, rozpoczynając II wojnę światową. To pod Państwa ocenę zostawiamy wieczornicę pod tytułem Oblicza wojny 1939-2022. Polska. 24 lutego 2022. Ukraina. Daty czy godziny mają znaczenie tylko dla historyków. Dla zwykłego człowieka to nie data, a granica myślenia, ostro jak cięcie noża, tnąca życie na przed wojną i teraz. Kiedy ona trwa? Granica. Kiedyś i dziś. Spokój i strach. Śmiech i płacz. Dobro i zło. Życie i śmierć. Granica. I nie ma znaczenia, czy to rok 39, czy 22. Człowiek cierpi tak samo. Może ubrania się zmieniły. Może sposób życia, może i pojawiły się inne przedmioty, wynalazki, ale człowiek w obliczu wojny się nie zmienił. Czy matki inaczej kochają swoich synów żołnierzy? Czy chłopcy inaczej kochają swe piękne dziewczyny, które muszą zostawić, bo sami idą na śmierć? Czy inny jest strach? Tęsknota? Ból? Obłęd? Tortury? Wojna! Potwór pożerający ludzkie mięso. Ja jestem Olena, mam 12 lat, jestem z Ukrainy, mieszkam w Mykolaivskim obwodzie. Перед войной мы жили с семьей в Житомире. Это областной город. Семья
муж, дочка и сын. Работала риэлтором. Работа очень нравилась. Это была любимая работа с людьми. Всегда общение, движение, жизнь бурлила, можно сказать. С семьей выезжали на дачу, на природу. Любили отдыхать где-то на речке, в лесу. Имели любимую собаку. Все было хорошо до определенного момента. Хлопцы, śniadanie trzeba zjeść. I do pracy zaraz musicie iść. Olek, Dmitr. Stanie. Do szkoły za chwilę musisz. O, witajcie. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam u was? Witaj. Witaj, Irina. Witaj, bracie. Witajcie, siadajcie sobie. Dzień dobry, siostra. Witaj, witam. Witam. Ja to już powoli będę chłopaków zgarniał do pracy. Co tam jesteście? Chłopaki, jak tam pojedli? Chłopaki, to tak. Chowamy telefony i spadamy do roboty. Dużo czekam. Uważaj na nich, bo oni jeszcze w Łodzi. Ja wiem. Dadzą sobie radę. A my już się zbieramy, także wrócimy wieczorem. Do zobaczenia. Chłopcy, słuchać się bójka. A do zobaczenia. Będziemy pobierać do szkoły. Zobacz, jaką kupiłam sobie chustkę. Piękna chustka. Bardzo piękna. Ładna, nie? Bardzo ładna. No to tobie też by pasowała, powiem ci. No pewnie, że tak. Piękna. Ale nasze. Dobrze, zbieramy się do szkoły, słuchajcie. Dziewczynki, bo to by jest już musimy powoli się zbierać. No Danilko, wierzcie, do taki. Szkoły. I idziemy do szkoły. Dobrego. Dobrego do szkoły. Uważajcie na siebie na drodze. No. Chodź, Danilko. Idziemy. Zbieramy się. Idziemy. No, chodźcie. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Шановні громадяни України, що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу. Канцлер Німеччини пан Шольц вчора сказав про вторгнення Росії в Україну, що Європа такого не бачила 75 років. А więc війна. З днем дійшим всякі справи і забавлення сходу на план дальше. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy на спеціальні тори. Це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи, проти єдності Європи, проти елементарних прав людини в Європі. При этом в наші плани не входить окупація українських територій. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силу. Wreszcie to przeklęte drżenie, strach, że to się stanie, mija. Wcześniej było o wiele gorzej. Będzie, nie będzie. A teraz spokój. Bo już wiesz, nie ma co jej czekać. Jest pewność.
i koncentrujesz myśl na jednym tylko. Co robić? Samo начало войны для нас не было неожиданностью. В принципе, мы готовы были к тому, что это может быть. Конечно, никто не верил. Никто не верил. Разговоров было много, и последнюю ночь я смотрела передачу до 2 часов ночи на эту тему. И, в принципе, уже были мысли, что это может случиться в эту ночь или утром, или на следующий день. Поэтому, когда проснулась до 5:30 утра, я не поняла, от чего я проснулась, но мне показалось, что что-то произошло. Увидела много сообщений в телефоне, начала читать и поняла, что началось. Первым делом позвонила дочке, она жила в Киеве, работала. Спросила, что у нее. Ну, она сказала, что взрывы, летают самолеты, слышат взрывы, война. Спросила, что у нас в Житомире. У нас возле Житомира есть Озерный, это военный аэропорт. И сразу в первые же часы этой войны очень бомбили этот аэропорт. Раньше, когда смотрели фильмы про войну, всегда задумывалась, как бы я бы это могла пережить, какие были бы эмоции. Всегда считала, что это должен быть какая-то паника, страх. Но почему-то, когда это произошло, не было этого страха. Это очень удивляло. Не только меня, даже людей, с кем я общалась, своих знакомых, вот дети. Не было страха. Страшно было перед тем, когда мы думали, что это может быть. А когда война началась, мысли были только о том, что делать. Вот просто что делать. Самое первое, это была у нас проблема, это как дочке выехать из Киева. Потому что вот эта неизвестность, что будет каждую минуту, где какая упадет бомба, куда какая ракета прилетит. Прятаться было негде. Собственно, у нас бомбоубежищ в городе очень мало, а возле дома надежного убежища нет. Прятались мы просто в коридоре. Забирали собаку со двора в дом. Пересиживали эти воздушные тревоги. Первые сутки дочка не могла выехать из Киева, потому что дорога уже была закрыта, там шли бои на Житомир, трасса. Решили, что пока она еще останется там. А на второй день уже стало понятно, что нужно было выезжать дочке из Киева. Очень много пережили мы волнений, пока дочка приехала к нам в Житомир. И вот эти все тревоги, сирены, это было ничто по сравнению с этим ожиданием. И я поняла, что страх войны – это, ну, почти ничто по сравнению с переживаниями за своих детей, за ребенка. Когда она приехала, мы, можно сказать, успокоились, потому что мы были уже все вместе. Это уже было намного легче. То я шла до школы, а пані тато спішанта так вийшла і мовить, чому прийшла, бо мала пані виховавчиня написати до групи, що не мусимо йти до школи. А втеді мама моя була на таким базарі, і я бачила, що вона там є, і пішла до неї, ще запитала, що там ще діє. Co się stało? Ona mówiła, że zaczęła wojna, to miało takie przestraszenie i zdziwienie.
niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę, tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem. Nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam, mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Ciało.
ci się kolana, w gardle robi się sucho, zmienia ci się głos, staje się chrypliwy. Chce ci się pić. Każdy dźwięk i każda wiadomość wywołują bicie serca, zwłaszcza bicie syren. Nigdy nie zapomnisz pierwszej porannej syreny. Serce łomocze w nocy, gdy próbujesz zasnąć i rano, gdy się budzisz. Jakby chciało ci przypomnieć, że żyjesz. Żyjesz, 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 żyjesz. W głowie pojawia się nowy rodzaj bólu. Boli bez ustanku, jak ząb, ale inaczej. Boli. 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 Żyjesz nie dlatego, że jesz, ale dlatego, że czujesz. Skupiasz uwagę na jednym tylko. Na wiadomościach. Wdychasz je, by żyć. Bez nich ciało zaczyna drżeć. Ani rozum, ani ciało nie potrafią pogodzić się z faktem, że wokół toczy się wojna. Odrzucają ją. One tak, ale ty nie. Ale ty nie. Ale ty nie. Ty nie. Ty nie. Ty nie. Ty nie. Yeah.
Zapomnijcie o nas. O naszym pokoleniu. Żyjcie jak ludzie. Zapomnijcie o nas. My zazdrościliśmy roślinom i kamieniom. Zazdrościliśmy psom. Chciałbym być szczurem. Mówiłem wtedy do niej. Chciałabym nie być. Chciałabym zasnąć i obudzić się po wojnie. Mówiła z zamkniętymi oczami. Zapomnijcie o nas. Nie pytajcie o naszą młodość. Zostawcie nas. Przyjaciółki rodziła syna. Nazwali go Mykyta i przenieśli do piwnicy, bo kobiety rodziły bez światła, bez wody, na zimnej sali i pod bombami. Kiedy na oddziale skończyło się jedzenie, lekarze zaczęli oddawać rodzącym swoje zapasy, wszystko co mieli.
Naczelny lekarz przynosił kanapki bez chleba, bo go nie było. Kiedy ludziom skończyła się woda, spadł śnieg, a potem deszcz. Mama powiedziała, że przyroda nam pomaga. Muszę przyznać, że ze strachu zdradziłam swojego rudego Josika. Zostawiłam go w domu. Nie zdążyłam wziąć ze sobą. Bałam się wejść na swoje czwarte piętro. Dzień wcześniej nie zabrałam go do schronu, żeby się w nim nie zgubił. Zostawiłam delikatnego i dobrego kotka w piekle, bo się złamałam. Boję się pomyśleć, jak sobie radzi. Jestem tchórzliwą zdrajczynią. To niewybaczalne. Ale w tym piekle zostali ludzie. Zostali ludzie. Zostali ludzie. Zostali ludzie. Ja chcę do domu. Mamo. 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 Boję się. Thank you.
неделю мы жили в режиме сумасшедшей нагрузки, моральной, физической, потому что сна не было, были постоянные тревоги, которые проводили в коридоре. А между тревогами было чтение новостей, что где произошло, ожидание, что будет каждую секунду, каждую минуту, что может быть. Не было уже и физических сил. Потом стали игнорировать эти тревоги. Уже даже засыпали, не было сил даже встать с кровати. Физических сил не хватало. И когда мы уже увидели, что за 2-3 дня Киев не взяли, Украина сопротивляется, есть надежда, что нас не завоюют быстро, что это затянется на неизвестный срок, и что вспомнили, как было в Сирии, как бомбили ракетами, просто стирали с лица земли города. И поэтому мы с мужем приняли решение, чтобы я с детьми из Украины уехала. Ну, это было решение для того, чтобы просто спасти детей. Если бы... Просто я подумала, что если, не дай Бог, с моим ребенком что-то произойдет, а я буду знать, что я могла это исправить и уехать, я бы никогда в жизни себе этого не простила. Ну, просто дальше бы жить как. Поэтому, конечно, уезжать никто не хотел. Никто не хотел. Собирали рюкзаки со слезами на глазах, с чувством противоречия, непонимания, непринятия этой ситуации, просто вот... Даже не знаю, как это правильно сказать. Ну, были вынуждены. Конечно, если бы не было детей у меня, я бы никуда не поехала. Конечно, если бы у меня были родители еще живы, конечно, я бы их никогда в жизни не оставила, никуда бы не поехала. Поэтому каждый принимает решение, исходя из собственной ситуации. У каждого в семье индивидуально. Что відчувала під час війни? Страх. Страх за дітей, бо, ну, бо страшно. Постійні сирени і вибухи. Мусили тікати до підвалу, бо було тяжко. Радіка до сих пір сниться війна. Тому були змушені поїхати до Польщі, бо тут є безпечно. Не бояте! Юля, іле разів нам ці повтажати, не маємо іншого вибору. Ти розумна кобіта єстеш. Zobacz, dam ci kluczyki, pojedziesz naszym autem, zabierzesz moje dzieci, moją żonę, o Danilko pomyśl, on mały, a chłopaki, oni już duzi, poradzą sobie, dobrze? Nie pojadę, nie chcę nigdzie jechać, nie umiem prowadzić samochodu, co z tego, że mam prawo jazdy, poza tym... Daniły i Olega nie puszczą przez granicę. Przecież mogą ich zabrać na front. Ja dzieci nie zostawię. Nie zostawię! Julia, na Boga, spokojnie. Proszę cię, Julia. Tylko przez granicę.
Ja cię rozumiem, chcesz tu zostać, masz tu dzieci, ale proszę cię, przewieź mnie i moje dzieci tylko przez granicę. Potem wrócisz. Błagam cię, Julia, proszę, proszę cię. A zresztą... Ciociu, do granicy ja dojadę, a daj strażnik, że się mnie nie puści. O, i to jest super pomysł. Jura ma już 16 lat, tylko prawo jazdy nie ma, ale jeździ dobrze. To on was do Chrebennego dowiezie, a ty tylko przez granicę, rozumiesz? Julia, proszę cię, Julia, tylko przez granicę i wracasz, dobrze, Julia? Co mam robić? Dzieci, ja tylko przez granicę i potem zaraz wracam. Границі переїхали добре, не було ніяких тих перешкод. І на українській, і на польській границі все хорошо. Трошки черги були, але все спокійно, все добре. В сторону границі ми поїхали з рюкзачками. Кожен в свій рюкзак вложив ровно стільки, скільки туди помістилось. Як і багаті, такі, як ми. Ехали мы до границы, чтобы там перейти пешим переходом. Поэтому не брали никаких чемоданов, никаких вещей, потому что уже мы знали, что многие люди сутками шли по дорогам, бросали чемоданы в полях для того, чтобы просто дойти. Было холодно, одели на себя самые теплые вещи, удобные. Поехали. На самой границе нам повезло, нам удалось сесть в автобус. Ну как сесть? Нас пустили в автобус, и мы просто стояли между первым и вторым этажом автобуса. На вот этих лестничке. Границу мы переходили 6 часов. Но зато не мерзли на улице, нам было тепло, мы были рады. И мы не знали, куда мы едем. Мы не знали, будем ли мы в Польше или поедем дальше. Мы просто ехали в никуда. А дальше вышло, как вышло. Мы оказались в Польше. Польша нас, конечно, приняла. Как семья, как родных, это были непередаваемые ощущения, эмоции. Просто непередаваемые. Мы не ожидали, что так все будет. Когда мы пересекли границу, мы попали в рецепционный пункт. Там мы ночевали ночь и были полдня. Шокировало отношение поляков к украинцам. Как они организовали этот прием, ночлег, питание. Это же просто люди, помимо своей работы, еще готовили еду, привозили горячие эти супы, борщи, блинчики, вареники. Это было так трогательно, до слез просто. Приносили вещи, шампуни, мыло, зубные щетки, корм для животных. Одеяло, подушки. Первую ночь мы просто спали. После недели без сна. Мы просто спали, без сирен, без тревог.
Гибнут из-за войны. Это немыслимо просто, этого не должно быть. Ну, в принципе, наверное, это самая большая. Остальные мечты, бытовые, можно сказать, которые по сравнению с этой, наверное, мало значат, что... Найбільша мрія, найбільша, щоб закончилась війна і був мир, і було все добре, щоб було, були діти щасливі. Здоров'я і... Щоб ще скінчила війна і вернутися додому. Щоб не було війни і, звісно ж, дуже хочеться додому. Більше всього на світі хочеться додому. Там, де створював якийсь уют, свою життя. Хочу свою життя, свою сім'ю. Wszystko przeżyjemy. Muszę koniecznie opisać, jak się żyje w środku wojny. O różnych ludziach i sytuacjach. O tym, jak wszystko zmienia się w mgnieniu oka, a to, co nieważne, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Zostaje najważniejsze. Tego wcale dużo. Życie twoje, życie bliskich, przyjaciół, ludzi, którzy są obok. Żeby twój dom był cały, żeby twojego miasta nie ostrzeliwali z gradów, żeby przestali męczyć twój kraj. Nikt niczego nie planuje. Trzeba żyć dniem dzisiejszym. A myślenie o jutrze to ogromny luksus. Wszystko jest super, kiedy masz fajny samochód, udane wakacje albo kupiłeś nowe mieszkanie. Okazuje się, że i to jest nieważne. Tak samo jak ilość pieniędzy, pochwały w pracy czy liczba lajków na Facebooku. Pewnie trzeba było domyśleć się tego wcześniej i żyć, cieszyć się każdym dniem.
każdą sekundą, ciszą i bezpieczeństwem. Ale zawsze coś było potrzebne, coś się nie podobało, coś nie pasowało, chciało się czegoś więcej. Chciało się idealnego szczęścia. Jak się okazuje, ono było raptem kilka dni temu. Świętujemy dzisiaj kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Może w inny, nietypowy sposób, dlatego że czasy też są inne, trudne, nietypowe. Jest nam niezmiernie miło, że byliście Państwo dzisiaj tutaj z nami. Dziękujemy za tą obecność. Dziękujemy też wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.
Oczywiście dołączam się do wszystkich podziękowań dyrekcji. No i oczywiście te ogromne brawa dla Kasi Sochan, która co roku... W reżyserii dla pani Kasi była pani Celina Małek i Weronika Byla. Teraz przedstawię grupę narratorów. Paulina Drążyk, Aleksandra Sochan, Weronika Pylak, Dominika Lipowska i Bartłomiej Bednarz. Aktorzy, którzy grali w dwóch planach, czyli w tym planie rekonstrukcyjnym, to była pani Celina Małek, Dominik Szczawiński, Michał Wiertel, Mateusz Wąsik, Justyna Polaczek, Paweł Moskwa, Aleks Cielma, Lucja Pietras i Elenka Słomka. W scenach współczesnych zagrali jako Julia, ja miałam przyjemność, jako Danilko, Paweł Polak, jako Olek, Mateusz Wiertel, jako Dimitri, Michał Hawryl, Irina, Iza Giza, Wasert Rygalik, Jura Marcel Boruch, Darina Oliwia Mianowana i Ania Kornelia Kloc. Wymienię też pozostałych aktorów. Grupa współczesna: Marek Dziekanowski, Lucja Kowalczyk, Piotr Król, Malwina Szadura, Oliwia Taramas, Emilia Wojtyła, Olga Wójcik. Straż Graniczna, która nas tak wspomagała, to Wiktoria Baran, Maciej Bielecki i Karolina Korba. Grupa rekonstrukcyjna: Julia Antoń, Kaja Czerniak, Julia Dziewulska, Agata Figura, Milena Kura, Maja Łata, Amelia Markiewicz, Malwina Mróz, Patryk Oleszek, Wiktoria Pastuszak, Daria Pawlak i Iza Zięba. Osoby, które z Ukrainy zgodziły się udzielić wywiadu, to Tetiana Splawka, Natalia Hernuka i Olena Ustimenko. A w nagraniach dźwiękowych mogliśmy usłyszeć Lucję Bednarz, Emilię Momot i Dianę Olejnikową. Muzyczną stroną dzisiejszej wieczornicy zajęli się wspaniali artyści muzycy: Grzegorz Koneczny, pianino i dyrektor artystyczny. Sławomir Pyc, akordeon. Perkusja, Paweł Szymański. Wokaliści, którzy nam tak pięknie śpiewali, to Marek Dziekanowski, Magdalena Jaroszuk, Zuzanna Kloc, Bernardeta Węglińska-Korzan i zespół Prosto z Pola. Bardzo ważną funkcję pełni również realizator nagłośnienia, oświetlenia i przygotowania sceny, czyli nasz niezawodny Maciej Pietraś z tyłu się. Techniczna pomocy naszej przy scenie: Sebastian Karasiński, Jakub Reut. Montaż filmów oraz nagrań dźwiękowych: Bartłomiej Sochan i Maciej Pietraś. Tłumaczenie z języka rosyjskiego i ukraińskiego: Bartłomiej Sochan.
oczywiście ta piękna scenografia Monika Maciejka i Monika Wiechnik. Szanowni Państwo, zanim podziękuję naszym rodzimym artystom, to pozwólcie Państwo kilka refleksji. Czasy się zmieniają, ale wojna i jej oblicze w zasadzie się nie zmienia. Towarzyszy mu niezmiernie śmierć, strach, zgliszcza, zniszczenie, fala uchodźców, troska o swoich bliskich, niepewność. I to wszystko, co wiąże się z głodem, śmiercią, poniżeniem drugiego człowieka, a tak naprawdę taką totalną poniewierką. I myślę, że ten obraz, który tutaj widzieliśmy, to wszystko oddaje. Te oblicza wojny, które oby były tylko inscenizacją, chociaż inscenizacją są one u nas, natomiast za naszą wschodnią granicą są codziennością. Codziennie w mediach słyszymy o tym, jak ta wojna wygląda, jakie niesie zniszczenia, jakie okrucieństwo i tak naprawdę wielką niewiadomą. I myślę, że ten sposób świętowania rocznicy odzyskania niepodległości, słusznie powiedziała pani dyrektor Renata Szymańska, że każdy świętuje na różne sposoby. I myślę, że to jest bardzo słuszne stwierdzenie. Ta forma świętowania jest dowolna, ale musi mieć jeden pewien zwornik. Tym zwornikiem to jest odniesienie do patriotyzmu, do miłości ojczyzny. I myślę, że wzbudzenie tych jakże szlachetnych uczuć powoduje to, że taka każda jedna formuła jest dopuszczalna. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za właśnie ten spektakl, bo on jest potrzebny, chociaż Narodowe Święto Niepodległości jest świętem radosnym, bo po 123 latach niewoli Polska wybiła się na niepodległość. Było to 104 lata temu. I naprawdę 5 pokoleń Polaków o to walczyło, ginęło i tułało się po całym świecie. Ale w końcu ta upragniona wolność nastąpiła. O tym należy mówić. Cały czas mieć jak gdyby to z tyłu głowy, że nikt z nas nie jest pewny, co przyniesie jutro. Przecież byliśmy tak wychowani i wręcz jak gdyby zapewniani, że takiej sytuacji nie będzie. Kto z nas przed 24 lutego bieżącego roku myślał o tym, że będzie wojna? Kto 3 lata temu też myślał, że będzie COVID? To tylko widzieliśmy na filmach science fiction. Nikt z nas tego nie przewidywał, a jednak się stało. I jednak to wszystko, co tutaj widzimy, to, co Państwo tak doskonale odegrali, jestem naprawdę wielce zbudowany faktem, że tutaj u nas w Niedźwicy są takie talenty. Są ludzie, którzy potrafią to zagrać, potrafią to stworzyć, potrafią to zaplanować, potrafią to połączyć. I myślę, że to wszystko, co tutaj dzisiaj widzieliśmy, jest ze wszechmiar potrzebne, bo ono jednak buduje naszą wspólnotę, buduje to wszystko, co jest atrybutem naszej małej ojczyzny. I bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję na ręce pani Katarzyny Sochan. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy przeżyć dzisiaj w Niedźwicy Dużej ten spektakl, bardzo serdecznie gratuluję. Jeszcze raz jestem pełen uznania. Dziękuję. Kiedy wczoraj rozmawiałam z moimi uczniami na temat tego, co to jest niepodległość, jak oni rozumieją to słowo, to padały takie słowa: bezpieczeństwo, pokój i wolność. Kiedy pytałam o to, jak rozumieją tą wolność, mówili mi o tym, że bez tego, bez pokoju, bez bezpieczeństwa, bez wolności, człowiek nie może być szczęśliwy.
Jak możemy inaczej mówić o niepodległości, o tym dniu, który dzisiaj świętujemy, jak nie właśnie w taki sposób, bezpośredni, najbardziej bliski nam. Pokazaliśmy Państwu dwie perspektywy, współczesną i historyczną. Niestety pokój, bezpieczeństwo i wolność dzisiaj to coś, co może bardziej niż kiedykolwiek do tej pory w historii czujemy na własnej skórze. Dziękuję przede wszystkim publiczności. To dla nas ogromna przyjemność, że mamy dla kogo grać. Chyba wyrażę teraz tutaj zdanie wszystkich Państwa, którzy wzięli w tym udział. Jeśli Was nie ma, to i nas nie ma. Więc dziękuję Państwu za poświęcone popołudnie, za czas, za to, że chcieliście Państwo przywieźć swoje dzieci albo przyjść, bo żeby, nie wiem, zobaczyć swoje wnuki na przykład. Dziękuję bardzo za to, że chcieliście być razem z nami. To dla nas naprawdę istotne. Chyba jest sensem przeżywania tej niezwykłej uroczystości, jaką jest właśnie Dzień Niepodległości, żebyśmy byli razem. Z całego serca za to Państwu ogromnie w imieniu całego zespołu dziękujemy.